Piekarski, witam serdecznie w kolejnym programie 1 na 1. Jesteśmy na dachu. Dzisiaj moim gościem Mariusz Nasiniewski, grudziądzki fotograf. Witam. Założyciel grudziądzkich spacerów fotograficznych. Zgadza się. Na początek pytanie, taki test. Czym jest fotografia dla Mariusza Nasiniewskiego? Ja myślę, że w cudzysłowie można powiedzieć, że wszystkim, bo ja wszystko wokół tego skupiam, wokół tego u mnie wszystko się kręci i kiedyś nie wiedziałem, że będę to robił, myślałem, że zajmę się czymś innym, ale od pewnego momentu taka była właściwie płynna granica, że przeszedłem do tej fotografii i już teraz wiem, że przynajmniej najbliższe lata, nie wiem co będzie za 20-30 lat, ale wiem, że przynajmniej najbliższe lata zajmę się tą fotografią właściwie w 100%, może w 90%, ale na pewno wokół tego będę się skupiał. Jak już wspomniałem, jesteśmy na dachu. Często robisz zdjęcia z dachu właśnie? No właściwie dosyć często. To czasami są takie okresy, że się wchodzi na dach jakiś codziennie, bo akurat robi się jakąś serię zdjęć. A czasami nie wchodzi się przez, nie wiem, 2-3 miesiące. Ja generalnie lubię robić zdjęcia z takich właśnie innych perspektyw, żeby pokazać coś z innego punktu widzenia. I lubię to. A skąd się wzięła w Twoim życiu w ogóle fotografia? Zamiłowanie do robienia zdjęć? Właściwie na początku studiowałem geografię. I właśnie na pierwszym roku kupiłem sobie pierwszą lustrzankę. No w liceum już wcześniej robiłem jakieś zdjęcia, ale zwykłym aparatem. I to bardziej były takie pstryki i właśnie zdjęcia, a nie jakieś fotografie. I tak z biegiem czasu to się rozwijało, aż do tego momentu, że w pewnym czasie postanowiłem, że pójdę do szkoły fotograficznej, żeby tą pasję rozwinąć. No i się nauczyć wszystkiego. Z tym, że wtedy ja myślałem, że ja już umiem robić zdjęcia, bo jednak przez te kilka lat myślałem, że nabrałem doświadczenia na tyle dużego, że pójdę do tej szkoły fotograficznej, tam jeszcze się podszkolę i już będzie wszystko jasne. A tak naprawdę w tej szkole się okazało po pierwszych dwóch zajęciach właściwie, że to, co ja robię, to jest właściwie słabe i nie ma co pokazywać. I to był taki czas, na którym właściwie przez pół roku, na pół roku przestałem, można powiedzieć, robić zdjęcia, albo robiłem ich zdecydowanie mniej. Według Ciebie dobry fotograf jakie powinien mieć cechy? Jakie cechy? Na pewno cierpliwość, też powtarzalność, myślę, że potrzebne jest doświadczenie mimo wszystko, żeby w sytuacji, gdy trzeba szybko zrobić zdjęcie, nie można wziąć aparatu i gdzie to ustawienie było, zacząć sobie szukać, tylko po prostu trzeba zrobić tak, mechanicznie, nawet nie patrząc w aparat, wiedzieć, które pokrętło przekręcić. To są takie ruchy mechaniczne, tak jak nie wiem, myślę, że w każdym zawodzie, spawacz pewnie też ma jakieś określone ruchy, że nie wiem, bierze odruchowo jakiś palnik czy tam elektrodę i myślę, że to trzeba wyuczyć. Istnieje takie stwierdzenie wśród fotografów, że dobry fotograf zrobi dobre zdjęcie nawet słabym aparatem w telefonie komórkowym. Zgadzasz się z tym? Myślę, że tak. Ja nawet często powtarzam, że najlepszy aparat to jest ten, jaki mamy przy sobie, bo jeżeli widzimy jakiś fajny motyw, możemy zrobić zdjęcie i nieważne, że ono będzie technicznie niedoskonałe, bo jest zrobione telefonem komórkowym i on nie ma takiej matrycy i tak dalej. Może tu dla przykładu podam historię, którą nam opowiedziano na studiach właśnie fotograficznych, że jeżeli będzie lądowało UFO, to nawet jeżeli zrobimy zdjęcie telefonem komórkowym, będzie ciemno, będzie noc, to mamy na tym zdjęciu zarejestrowane UFO i nikt inny tego nie ma. I to wtedy nie musi być zrobione lustrzanką, ponieważ to zdjęcie jest historyczne, w ogóle jedyne takie, które powstało, także nie ma konieczności, żeby ono było wtedy nie wiadomo jak technicznie dobre, po prostu mamy to, tak? Dokładnie można tak powiedzieć. Właśnie, bo ta fotografia mobilna szybko się rozwija w dzisiejszych czasach. No tak, często właśnie widać, jak ktoś tam robi sobie tabletem zdjęcie, to może trochę śmiesznie wygląda, ale plus dla tej osoby, że nie ma lustrzanki, ale robi tym, co ma pod ręką. Może akurat zauważyła coś ciekawego. Tak jak wspomniałem, dla przykładu to UFO lądujące i wie, że to chce sfotografować. Już to UFO oczywiście w cudzysłowie można powiedzieć, po prostu jakieś wydarzenie. I wtedy ma to zdjęcie, a druga osoba co? Będzie się zastanawiała, czy zrobić zdjęcie, czy nie zrobić, bo jak to będzie wyglądało, jaki teraz tablet wyciągnę. Myślę, że to jest dobre. A wolisz fotografować ludzi czy miejsca? Właściwie i ludzi chyba i miejsca, to nie mam tak, że to i tylko wyłącznie, to jest moje oczko w głowie. W tych akurat dwóch kategoriach, lubię na pewno jedno i drugie. Lubię współpracować z ludźmi, bo wtedy można też wymienić poglądy, zobaczyć jak ta osoba się zachowuje. Tak jak mówię, ja też dużo obserwuję, także ja nawet jak
kogoś mam przed aparatem, no to już po tym, jak się zachowuje ta osoba, już jakieś zdanie mogę mieć o tej osobie, bo czyli jedna... trzeba mieć jakieś takie, jakby powiedzieć, skłonności interpersonalne, tak? Żeby nawiązać jakąś dobrą relację z swoim modelem. To właściwie jest podstawa, żeby ta osoba czuła się swobodnie, bo jeżeli ktoś będzie spięty, to no, będzie cały czas sztywno siedział, tak, i nie wiedział, co zrobić, czy może się uśmiechnąć, czy spojrzeć ten obiektyw, nie? Także bardziej taki jest potrzebne podejście, bardziej na luzie. No, oczywiście to zależy, do jakich zdjęć. Ludzie często mówią, że nie chcę zdjęć, bo jestem osobą niefotogeniczną, a ja wtedy powtarzam, że nie ma ludzi niefotogenicznych, są tylko albo kiepskie zdjęcia, albo słabi fotografowie. I jeżeli właśnie ludzie no, naoglądają się tych kiepskich zdjęć, gdzie tam weszli jakoś głupio, mają głupią minę, albo nie wiem, tam jedzą kotleta u cioci na imieninach, z widelcem jest jakieś dziwne zdjęcie, no to wtedy faktycznie mogą mieć takie wrażenie, że oni słabo wychodzą na zdjęciach, ale ja się z tym nie zgadzam i uważam, że każdemu można zrobić fajne zdjęcie. Czy odnalazłbyś się w roli fotoreportera, na przykład fotoreportera wojennego? Zastanawiałem się, czy nie zostać takim reporterem wojennym. Może nie, że marzę o tym, ale zastanawiałem się, czy takiej przygody jakby nie mieć, że wyjeżdżam gdzieś, robię zdjęcia. Nawet znajomy ze szkoły fotograficznej, do której chodziłem, był na Ukrainie, robił tam zdjęcia, nawet zgarnął nagrody w jakimś konkursie. I no, może to jest trochę niebezpieczne, ale no, chodzenie po dachach też jest niebezpieczne, tak? Jeżeli tutaj nie zlecę, to może tam nic się nie stanie. Także myślę, że tam też bym mógł tego spróbować i nie wiem, czy czasem kiedyś nie spróbuję, jeżeli będzie jakaś okazja. Czy w zawodzie fotografa można się na kimś wzorować? No na pewno. To na kim ty się wzorujesz? Ansel Adams na przykład. To już nie znam. Jest, no nie przypuszczałem, żeby nie znał. No, to Ansel Adams jest postacią, która robiła zdjęcia już dosyć dawno temu. Już to będzie dobrych kilkadziesiąt lat chyba, jak zaczął swoją przygodę z fotografią, ale fotografował między innymi w Stanach Zjednoczonych, na przykład park Yellowstone, i wtedy powstały takie ujęcia krajobrazów, które do teraz są wzorem do naśladowania. To może najbardziej nie chodziło w tych jego fotografiach o kadry, które również były doskonałe, ale o to, że on technicznie wszystko opanował do perfekcji. To nie było tak, że wziął sobie lustrzankę i zrobił zdjęcie, tylko trzeba było wziąć statyw większy niż te wasze tutaj pewnie, aparat większy niż wasze kamery i ustawić go w odpowiednim miejscu, zrobić wszystko analogowo, wywołać to w ciemni i tak dalej. Także to było nieporównywalnie trudniejsze niż to, co robi się teraz. Jak już wspomniałem na wstępie, jesteś osobą, która odpowiada za przyprowadzenie do naszego miasta grudziąckich spacerów fotograficznych. Skąd pomysł, żeby tą inicjatywę do nas wprowadzić? To już chyba będzie blisko 2 lata, jak pierwszy raz, no właściwie 2 lata będzie, jak pierwszy raz rozmawiałem z kolegą o tym, który również robił zdjęcia. I razem zaczynaliśmy robić te spacery. On może troszeczkę pomagał właściwie. Ale pierwszy spacer był w lutym 2013 roku, także niedługo będziemy mieli 2 lata. Sama inicjatywa była troszeczkę wcześniej. To się zaczęło właśnie od takiej rozmowy, że może by zebrać jakąś grupę, żeby po prostu się razem spotkać i wspólnie fotografować miasto. No wiadomo, że ja na przykład wolę samemu robić zdjęcia, jeśli chodzi o jakieś tam perfekcyjne, dopracowane kadry, bo tak jest łatwiej. Jeżeli idziemy w grupie, to bardziej to traktuję jako spotkanie osób, które pasjonują się tym samym. I można wymienić poglądy, zobaczyć, jaki tam kto ma aparat, sprzęt, czasami obiektywem się wymieniamy, żeby zrobić jakieś inne ujęcie, bo ktoś ma bardziej szerokokątny, ktoś ma taki obiektyw. Także to jest taka wymiana doświadczeń i ja też organizuję to w ten sposób, że po takim spacerze spotykamy się zawsze w danym miejscu i oglądamy nasze zdjęcia, które są wyświetlane za pomocą rzutnika. Wtedy je omawiamy. Mówimy, co na zdjęciu jest ok, co nie jest ok. Także jeszcze odnośnie takiej współpracy, która się rozwinęła dzięki tym spacerom, to współpraca z Toruniem i z fotografami z Torunia. Oni byli w lipcu u nas na swoim 50. toruńskim spacerze fotograficznym, ponieważ również mają podobnie organizują tak jak my te spotkania. Zaczynali dużo wcześniej, także to był ich już 50. spacer, a z kolei w zeszłym miesiącu, we wrześniu, my byliśmy u nich na takiej wizycie i nasz był 20. spacer, także powiedzmy, wymieszało się tak troszeczkę grono osób. A spodziewałeś się na początku, że to się aż tak bardzo rozrośnie? Bo te grono jest spore. No, przychodzi od kilkunastu do nawet kiedyś było chyba 60 osób, jak robiliśmy spacer w zajezdni tramwajowej. Wtedy co prawda przyszły osoby, które też chciały bardziej obejrzeć sobie zajezdnię, ale no, że była okazja, to też robili zdjęcia.
Właściwie ja byłem zaskoczony po pierwszym spotkaniu, bo ja myślałem, że pójdziemy sobie w gronem 8 osób czy coś takiego, nie więcej, a na pierwsze spotkanie przyszło chyba 25 osób, gdy spotykaliśmy się pod Flisakiem. To jeszcze była zima, także no wiadomo, też zawsze dużo osób marudzi, że jest zimno i tak dalej. Ja zawsze mówię, że pogoda jest zawsze, trzeba się tylko do niej dostosować i zawsze można zrobić fajne zdjęcie, tylko trzeba mieć czasami ten pomysł, coś zauważyć i no i wtedy jest fajny kadr. Jeszcze na sam koniec, jakbyś miał dać kilka porad dla osoby, która chce zacząć przygodę z fotografią. Jakiś czas temu zrobiłem sobie taką listę właściwie rzeczy, które zdań, może cytatów, które dla mnie były najważniejsze. Już z perspektywy czasu, bo ja 2 lata temu uważałem trochę inaczej. Teraz po okresie fotografowania, którym robiłem więcej tych zdjęć, inaczej troszkę patrzę. I pierwsze zdanie na tej mojej liście zaczynało się od tego, że twoje pierwsze 10 tysięcy zdjęć będzie złe. I tak faktycznie było. Ja myślę, że tych moich zdjęć nawet było dużo więcej złych. Nawet nie 10 tysięcy, a pewnie kilkadziesiąt tysięcy, bo no, zdarzyły się jakieś tam pojedyncze, które były fajne, ale to jeszcze mimo wszystko było mało. Także to była taka pierwsza zasada, żeby nie napalać się od razu, że idę, kupuję lustrzankę i teraz ja będę robił fotografię. To na pewno jest złe podejście. Kolejna sprawa to światło. To jest chyba najważniejsze na zdjęciach. Trzeba szukać tego światła. Tak jak teraz jest mocne słońce i na pewno nie polecam robić zdjęć przy takim właśnie oświetleniu, czyli tam latem o 12 idę sobie robić zdjęcia. To właściwie jest światło takie jak zawsze, można powiedzieć, i często jest fajnie zaczekać do wieczoru. Jeżeli ktoś ma statyw, może spróbować zrobić zdjęcia nocne. Z tym, że też może jako ciekawostka, zdjęć nocnych nie robi się nocą, tylko po zachodzie słońca. I to też trzeba, to jest właśnie jedna z tych rzeczy, które trzeba wiedzieć, zanim się wyjdzie w teren. I też jeszcze taka jedna, myślę, dosyć ważna zasada. Miejsce właściwie każde jest dobre do zrobienia zdjęcia. Istnieje taka nawet teoria w fotografii, że jeżeli usiądzie się w danym miejscu, najbardziej nudnym, jakie można sobie wyobrazić, jeżeli tam się zaczeka godzinę, usiądzie się na spokojnie, będzie się po prostu obserwował, znaczy no może pominę pustynię czy coś takiego, po prostu jakieś zwykłe miejsce, to zawsze coś się wydarzy. Nie wiem, jakiś kot przeleci, gdzieś skoczy na coś, przejdzie jakaś para na środku ulicy i zaczną się całować na przejściu dla pieszych, coś tego typu, także to miejsce jest chyba każde dobre. Trzeba na pewno zaczekać i zobaczyć, aż coś się wydarzy. Dla przykładu, tutaj jesteśmy na Starym Mieście, teraz akurat jest remont torowiska tramwajowego, ale na przykład czekamy sobie w ulicy, aż tramwaj wyjedzie nam z bocznej uliczki, tak? I wtedy łapiemy ten tramwaj. To jest ten jedyny moment, niby nic się nie działo, ale wyjeżdża tramwaj, tak? I już mamy ten fajny kadr, pomysł na zdjęcie. Może się nie udać oczywiście, ale my to chcieliśmy zrobić i możemy spróbować to powtórzyć. Także to jest też chyba jedna z takich ważniejszych zasad, że zawsze miejsce jest fajne, trzeba tylko znaleźć na nie odpowiednie miejsce. Dobra, dziękuję Ci bardzo za tą wyczerpującą rozmowę. Dzięki bardzo. I Państwa gościem był Mariusz Nasieniewski, grudziądzki fotograf. Na kolejny program zapraszam już za tydzień w środę. Do zobaczenia.